Nazywam się Mirosław Budzicki. Jestem strategiem rynku stopy procentowej w PKO Banku Polskim. Oczekujemy, że w czwartym kwartale rentowności polskich obligacji skarbowych wzrosną w sektorze dwuletnim do poziomu 1,90%, pięcioletnim do poziomu 2,85% i dziesięcioletnim do 3,50%. Sądzimy, że na koniec tego roku krzywa nie zmieni nachylenia. Dla odmiany w 2018 roku powinniśmy obserwować lekkie jej płaszczenie. Umiarkowany wzrost podaży obligacji skarbowych na rynku pierwotnym, a z drugiej strony zaskakująco dobra realizacja budżetu przemawiają za stabilizacją asset swap spreadów w tym roku. Na koniec 2018 roku prognozujemy, że dochodowości obligacji polskich osiągną w sektorze dwuletnim poziom 2,30%, pięcioletnim 3,15% i dziesięcioletnim 3,70%. Konstruując strategię, przyjęliśmy kilka następujących założeń. Do czwartego kwartału 2018 roku NBP utrzyma stopy procentowe bez zmian, niemniej w kolejnych miesiącach rosnąć będzie prawdopodobieństwo szybszych podwyżek stóp procentowych. Inflacja krótkookresowa w listopadzie osiągnąć może nawet poziom 2,4% w ujęciu rocznym, natomiast PKB wzrosnąć w okolice 4,5%. Prawdopodobne zaostrzenie polityki pieniężnej w USA w grudniu będzie podtrzymywać presję na wzrost krzywych dochodowości na świecie. Z kolei zmiana polityki pieniężnej EBC będzie determinować wzrost rentowności obligacji w Europie w kolejnych kwartałach. Oczekiwany wzrost podaży papierów skarbowych na rynku pierwotnym będzie osłabiać krajowy rynek długu. Rosnące prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w 2018 roku wynika głównie z dalszej poprawy koniunktury gospodarczej. W drugiej połowie roku powszechnie oczekiwany wzrost gospodarczy na poziomie bliskim 4,5% w ujęciu rocznym, co determinuje jednocześnie obawy przed wzrostem presji inflacyjnej. W tym kontekście wrześniowy mocny wzrost produkcji przemysłowej, zaskakująco silna presja płacowa i silny skok inflacji we wrześniu do poziomu 2,2% rocznie może zaostrzyć nastawienie NBP w kolejnych miesiącach. W scenariuszu bazowym zakładamy, że przedstawiciele banku centralnego nadal będą zapewniać o zamiarze pozostawienia stóp procentowych bez zmian do końca przyszłego roku. Niemniej jednak z miesiąca na miesiąc retoryka będzie się zaostrzać poprzez coraz wyraźniejsze akcentowanie scenariusza alternatywnego zakładającego podwyżki stóp procentowych w drugiej połowie przyszłego roku. W Stanach Zjednoczonych rynek wciąż nie wycenia w pełni podwyżki stóp procentowych w grudniu, mimo że Fed traktuje ten scenariusz jako bazowy. Za zaostrzeniem polityki pieniężnej, poza wypowiedziami przedstawicieli FOMC, przemawiać mogą mocne dane makroekonomiczne, wzrost inflacji i cen surowców. Ponadto w najbliższych miesiącach istotny wpływ na rynek powinna mieć rozpoczęta w USA dyskusja na temat reformy podatków. Wśród zapowiedzianych zmian są m.in. obniżka podatków dla przedsiębiorstw, a w przypadku osób fizycznych podwyżka kwoty wolnej od opodatkowania, czy obniżka najwyższego progu do 35% z 40%. To tylko niektóre przykładowe inicjatywy, które miałyby pozytywny wpływ na amerykańską gospodarkę i mogłyby skutkować szybszymi podwyżkami stóp procentowych w USA. Biorąc to pod uwagę, spodziewamy się presji na wzrost rentowności obligacji amerykańskich, a w ślad za tym również na polskim rynku papierów skarbowych. Prawdopodobnie w październiku EBC ogłosi, jak zamierza wychodzić z polityki luzowania ilościowego. Bank centralny zamierza rozpocząć proces na początku 2018 roku, a wątpliwości wzbudza jedynie tempo wprowadzanych zmian oraz czas trwania. Poza zmianami w zakresie QE, EBC zamierza wycofać się też z polityki ujemnych stóp procentowych, co zapewne nastąpi w 2019 roku. Zakładamy, że zmiana polityki pieniężnej w strefie euro będzie determinować wyraźny wzrost rentowności obligacji w Europie w kolejnych kwartałach, pośrednio powodując również przeceny polskich papierów skarbowych. W czwartym kwartale Ministerstwo Finansów może wyemitować hurtowe obligacje skarbowe denominowane w złotych na łączną kwotę 25 miliardów złotych. Ze względu na korzystną sytuację budżetu w optymistycznym scenariuszu podaż może zostać ograniczona do 20 miliardów złotych. W rozbiciu na poszczególne miesiące spodziewać się można, że wartość aukcji obligacji w październiku wyniesie 12 miliardów złotych, w listopadzie 8 miliardów złotych, natomiast w grudniu 5 miliardów złotych. Wzrost podaży skarbowych w czwartym kwartale będzie miał lekko negatywny wpływ na rynek długu. Ten negatywny efekt będzie za to bardziej widoczny w pierwszym kwartale przyszłego roku, kiedy to dojdzie do jeszcze większego wzrostu podaży na rynku pierwotnym. Przy umiarkowanym wpływie wzrostu podaży na wyceny papierów skarbowych, asset swap spready powinny utrzymać się na dotychczasowych poziomach w tym kwartale, natomiast wyraźnie wzrosnąć na początku przyszłego roku. Dziękuję Państwu za uwagę.